Jak wpadł do ciebie pomysł na ten film? Czy ten scenariusz przyszedł do ciebie, czy ty go znalazłeś? Nie. Zostałem poproszony po Underdogu. Pracowaliśmy nad, że tak powiem, rozwojem dalszym historii, która spotkała się z dużym aplauzem i sukcesem komercyjnym, czyli Underdog 2. Pracowaliśmy nad Treatmentem i przyszedł do mnie mój przyjaciel Tomek Wardyn, który wspólnie z Krzysiem Gureszym, scenarzystą, napisali po 8 miesiącach pracy z bohaterem żyjącym piękny scenariusz, bo tak naprawdę jak pracujesz na prawdziwej historii, to zadanie polega na tym, żeby wybrać właściwe momenty z życia po to, żeby tą historię sprofilować jakoś i opowiedzieć tak, jak chciałeś. I zakochałem się w tej historii, zakochałem się, albo inaczej, znalazłem przestrzeń między słowami na swoje pióro i sposób, w jaki ja lubię opowiadać historię i zdecydowałem się to zrobić. Także moja obecność jest, chociaż zaangażowałem się od momentu, w którym wkroczyłem w projekt, on wywrócił się do góry nogami, no, to jednak mimo wszystko dołączyłem do tego jako ostatni. No widać, że to jest taka historia bardzo pod ciebie, bo mam wrażenie, że ty bardzo lubisz kino polskie lat 90., takie naprawdę dobre kino akcji. Próbowałeś tutaj do tego nawiązać. To były takie świadome nawiązania, czy to po prostu tak się pojawiło samo? Jest trochę za wcześnie mówić o tym, jakie lubię kino, jeśli mówisz o mnie jako reżyserze, bo niewiele jeszcze zrobiłem. Natomiast prawdę mówiąc, bardziej interesują mnie relacje, emocje i to, co dzieje się w głowach moich bohaterów. Czyli to, co przed chwilą powiedziałem, powtórzę raz jeszcze, bardziej mnie interesuje ten moment, co działo się w głowie przed naciśnięciem spustu, niż sposób, w jaki wyjmuję pistolet. To jest mój konik i mam wrażenie, że ten film przez to właśnie będzie inny, oryginalny, bo zrobiliśmy pierwszą gangsterską balladę, pełną nadziei, wiary, przyjaźni, miłości i również takiego pozytywnego pokładu. Co w tej produkcji było dla ciebie najtrudniejsze? Bo ile Underdog był bardzo osadzony w twoim środowisku, w federacji KSW, w MMA, to tak tutaj musiałeś jednak zajrzeć do innego świadka, właściwie półświadka. Wiesz co, nie pojawił się jakiś taki obszar, który sprawił mi straszną trudność i mogę powiedzieć, to było najtrudniejsze. To film jest dla mnie ogromnym wyzwaniem i za każdym razem praca nad każdym szczegółem filmów, a jestem dość dużym detalistą, jest dla mnie wyzwaniem. Natomiast nie było czegoś, co sprawiło mi przykrość, co mógłbym przez energię, którą czułem wykonując dany obowiązek, powiedzieć, że to był problem. Raczej była to niekończąca się lawina wyzwań i cieszę się, że wspólnie z ekipą i aktorami udało się nam im sprostać. Właśnie, aktorzy, skąd pomysł właśnie na tych bohaterów, te postacie? Marcin Kowalczyk jako bohater bezimienny, no i chyba odkrycie tego filmu, Natalia Schroeder. Wiesz co, myślę, że ten film jest tak pełen świeżego oddechu, świeżych aktorów, nieogranych, nieprzylepionych do jakichś wyjątkowych konotacji aktorskich, niekojarzonych z konkretnymi postaciami czy typem bohatera. Ten film jest taką świeżością, że można powiedzieć, że każda postać jest wyjątkowa i każda postać jest świeża i mam wrażenie, że przede wszystkim dla aktorów grających w tym filmie zaczyna się coś na nowo, bo to, co udało nam się stworzyć, to wyjątkowe kreacje aktorskie w tym filmie, rzeczywiście. I z tego jestem bardzo szczęśliwy. I tak jak powiedziałaś, Natalia Schroeder, Natalia Siwiec, Tomek Włosok, Marcin Kowalczyk, Bobik. Mówiłem o aktorach, którzy grali więcej, ale jest mnóstwo epizodystów, którzy stworzyli wyjątkowe epizody. I oczywiście zawsze łatwiej pracować z takimi tuzami jak Habior, Frycz czy Woronowicz, którzy grają w tym filmie i nadają temu filmowi również blask i jakość, ale w sposób szczególny jestem dumny z tej młodej ligi, albo nawet jak nie młodej, to tak jak powiedziałem, takiej świeżej, nieogranej i tego, że zbudowaliśmy tutaj duety, tria i całe bandy, które stworzą coś w rodzaju bohatera zbiorowego, za którym masz ochotę podążać i ja przynajmniej mam. Już na koniec, czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Jak zostałem gangsterem? Historia prawdziwa. Zajebiście dobrze i opowiedzianej historii o okrutnym, ale bardzo inspirującym człowieku.